pracowałam 13 lat w poprzedniej firmie jako prototyp słuchu i sytuacja życiowa zmusiła mnie do odejścia z firmy. No i szukałam pomysłu na siebie i stwierdziłam, że tak duże doświadczenie nie mogę odłożyć na półkę. I stwierdziłam, że postaram się pozyskać fundusze z Urzędu Pracy i postanowię otworzyć własną działalność. Karma powstała z myślą o mnie samej i o moich trochę znajomych, ponieważ jestem weganką, mam duży krąg wokół mnie osób, które nie jedzą mięsa, które też się chcą zdrowo odżywiać. Na naszej drodze pojawiło się dofinansowanie. To dofinansowanie przesądziło o istnieniu Karmy. Pomysł na działalność w zasadzie zrodził się z mojej pasji, a pasja zrodziła się wraz z narodzinami mojej córeczki. Dowiedziałam się w Urzędzie Pracy, że można się starać o takie dotacje z urzędu, że można dostać 20 tysięcy złotych, że jest to gotówka bezzwrotna. Początki są zawsze trudne. Przede wszystkim trzeba znaleźć siłę, motywację. Mieć też wsparcie wśród własnych znajomych. No i przede wszystkim trzeba zobaczyć, czy na danym rynku istnieje możliwość otwarcia takiej działalności, zrobić rachunek zysków i strat. Dostawałam sygnały od też osób znajomych, że kurde, fajny pomysł, ale może jednak nie ryzykuj, bo to są pieniądze. I tak naprawdę do dnia otwarcia miałam w sobie bardzo dużo wątpliwości, czy to jest jednak ta droga, którą chcę obierać? Czy warto ryzykować dla swoich idei i tego, że chcę dobrze zjeść w tak małym mieście, jednak z trochę takim wschodnią, gdzieś tam zakorzenionym wschodnim klimatem, gdzie to mięso jest takim wyznacznikiem obiadu. Po czasie myślę, że to była super decyzja. Było to naprawdę bardzo, bardzo duże wsparcie dla mnie. Za te pieniążki mogłam sobie kupić na przykład laktatory firmy Medela. Taki jeden laktator kosztuje 6,5 tysiąca złotych. No na pewno nie byłoby mnie na niego stać. Dodatkowo mam sklep internetowy, laktacyjny. Wszystko, co laktacyjne i około laktacyjne, można znaleźć w moim sklepie. Zajmujemy się sprzedażą aparatów słuchowych, środków pomocniczych. Wykonujemy wkładki uszne, sprzedajemy akcesoria do aparatów słuchowych. Również zajmuję się diagnostyką. Robię badania słuchu dla dzieci, dla osób dorosłych, dla osób z medycyny pracy. No i również tutaj współpracuję z neurologopedą, z panią Basią Sikorą. W przyszłości mam nadzieję rozwinąć firmę i zatrudnić jeszcze innych specjalistów. Warto otwierać takie miejsca, bo dajemy też nie to, że natchnienie, ale pokazujemy innym ludziom, że mogą coś takiego stworzyć, bo jest taka grupa odbiorców, która chętnie na pewno u nich też zje, bo jakby wiadomo, że pewne restauracje mają swoje smaki i czasami człowiek potrzebuje zmiany. Ja też potrzebuję wyjść w inne miejsce, żeby zjeść coś gdzie indziej, dlatego myślę, że to, że nam się jakoś tutaj udaje przetrwać i nieźle sobie radzimy, to jest też taki dowód na to, że inne firmy wprowadzają posiłki wegańskie czy wegetariańskie w swoje oferty. Żeby właśnie nie stać w miejscu, żeby dalej się rozwijać, stwierdziłam, że założę tą firmę. Samym wsparciem laktacyjnym, okołolaktacyjnym na ZUS bym raczej nie wyrobiła. Dlatego wymyśliłam sobie jeszcze wypożyczalnię sprzętu laktacyjnego, czyli tych laktatorów Medela firmy Symfony. Są to specjalistyczne laktatory z certyfikatem medycznym. Jak pokazują przykłady, w Białej Podlaskiej też można rozpocząć działalność gospodarczą, z powodzeniem prowadzić własną firmę i odnieść sukces. Czasami warto zaryzykować, nie traktować swoich pomysłów jak nierealne marzenia, tylko je zrealizować. Teraz jest na to bardzo dobry moment. Są dostępne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zapraszam Państwa do Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości i Aktywności Obywatelskiej do zapoznania się z naszą ofertą i zachęcam do skorzystania z dotacji.